kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To Jest Box, a razem z nami Maciej Myszkin, jeden z twórców programu W Ringu kiedyś, bo już nie od tego tygodnia. Czy już totalnie został zlikwidowany ten program? To jest pytanie do Mateusza Borka, bo ja takiej wiedzy nie mam. Jak zadecyduje Mateusz, tak będzie. Ja nie jestem współtwórcą absolutnie takiego programu. To był od początku do końca pomóc inicjatywa Mateusza Borka. Świetnie mu to wychodziło. Ja byłem tylko zaproszonym gościem. Miejmy nadzieję, że wróci do tego formatu, bo to tak naprawdę to był jedyny taki magazyn internetowy od takiej objętości, skupiona wiedza tylu osób, także no, mam nadzieję, że wróci ten projekt. Merytoryka była świetna, chyba każdy fan box lubił oglądać ten program, ale chyba zadecydowała pewnie oglądalność, tak? Myślę, że nie, bo tam są programy o słabszej oglądalności, zdecydowanie słabszej, także chyba nie. Mateusz trzymał ten program z miłości do boksu, bo poza piłką nożną to chyba boks jest jego jakby tam drugim sportem ulubionym, więc myślę, że z tego względu raczej i myślę, że oglądalność nie miała na to żadnego wpływu. Różański, Babicz, właśnie doświadczyliśmy takiego ostatniego face to face. Różański powiedział mi, że to zupełnie już inne emocje były i to było gdzieś czuć. Czy myślisz, że to będzie 50 na 50, czy masz jakiegoś takiego wyraźnego faworyta? Nie, no na papierze to jest 50 na 50 i jeśli ktoś ma swojego faworyta, to bardziej kilkuprocentowego, czyli ta szala przechyla się ze względów jakichś na jednego czy drugiego. W mojej opinii ze względu na siłę fizyczną Łukasza Rudzyńskiego i to, że jest mniej zużytym zawodnikiem, przechyla się na jego stronę i myślę, że wygra tą walkę przed czasem. Nawet jestem w stanie przewidzieć sobie tak rundę, oczywiście jeśli się bawimy, bo tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Alan Babicz ma kryzysy w drugim starciu zawsze i myślę, że Łukasz Różański może wygrać tą walkę w drugiej rundzie przez knockout. Cieślak chyba szybko zdominuje tego rywala, bo fizycznie wydaje mi się, że na zdjęciach wyglądał bardziej na przypakowanego, na takiego potężnego. Tutaj no zdecydowanie Michał nad nim góruje fizycznie, a on potrafi przełamywać. Tak, ale też rywal jego potrafi jakby neutralizować atuty rywala. No i być może będzie próbował neutralizować atuty Michała Cieślaka, natomiast no, Polak jest zdeterminowany do tego, żeby na tak dużej gali pokazać się z jak najlepszej strony przy tej oglądalności, przy tym zainteresowaniu, także tutaj liczę na to, że Cieślak będzie tym, który Breżona przed czasem skończy jako pierwszy, natomiast trzeba pamiętać, że Francuzi umieją boksować, oni gdzieś tam konfrontują się z różnymi stylami i na sparingach, i w walkach, są doświadczeni, więc łatwo nie będzie, ale myślę, że to Michał wygra zdecydowanie. Często się cynicznie wypowiadałeś o boksie kobiet. Dzisiaj dziewczyny świetnie wyglądały na wrzeniu. Myślisz, że będą równie dobrze wyglądały w ringu, bo akurat Laura to jest taka zawodniczka, która potrafi boksować. No Laura jest dobra technicznie. Jej rywalka, chociaż też ma taki styl z boksu olimpijskiego bardziej, jej rywalka mniej jest techniczna, natomiast wydaje mi się, że ma więcej tych cech wolicjonalnych, że pójdzie mocniej w Laurę. I zobaczymy, jak ta konfrontacja wypadnie, czy będą dominować te cechy, ta ambicja, ta wola walki, ta determinacja u Włoszki, czy Laura po prostu wyboksuje ją łatwo. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.